Witam wszystkich w dzisiejszych wiadomościach. Co gdzie jest Bitcoin? Zobaczmy, tygodniówka już za zamknięcie, za dwa dni zamyka się poniżej ostatniej, też spadkowej tygodniówki. Jest to bardzo bearish sygnał. Pokażemy też parę monet, ale dzisiaj bez większych rezultatów. Dzisiaj za to parę wiadomości, w tym nowy indeks, czyli produkt idealny dla kowarskiego. Martiego, Hameczkio, Holo Kolo i innych tego typu właśnie ludzi w każdej nacji. Zapraszam! Wcześniej się kto to jest 321 krypto? Ja mam zachrypnięty głos cały czas i kaszle. I nie jest to porada inwestycyjna. Co tutaj powiem? Po doradztwo idźcie do doradcy inwestycyjnego. Mówię tylko, że na większości setupów, jakie podaję na telegramie, jest to setup pochodzący zawsze z Binance, 95%. Jeżeli kupujecie swoje pierwsze krypto, na dole są też linki do Crypto.com oraz też Binance, gdzie też dostajecie, właśnie, bonusowe wejście. Więc zapraszam i jedziemy. Tak jak powiedziałem, mamy kolejną świecę tygodniową, która no, zamyka nam się tutaj yy, po tej ostatniej. Jeszcze dwa dni zostało do zamknięcia. Mamy tutaj nasz główny not yy, transakcyjny, w którym coś się tutaj dzieje. Zobaczcie, tutaj się coś działo i tutaj się coś dzieje. No i w tym wypadku, jeżeli zamkniemy się poniżej, <laughs> zobaczcie. Yy, tutaj 31 tysięcy tak to akurat jest właśnie poziom tego wiku i tutaj mamy wtedy e, możliwy spadek tutaj na 27 28 tysięcy to jest taki not. I Jak sobie popatrzymy pokrywa nam się to tutaj z tym e, z tą tutaj linią. Momentik, on, z tą tutaj linią. Proszę bardzo. E, która, zobaczcie, o, mam te 26 tysięcy, która jest po prostu jakby dolnym wyznacznikiem, taki tworzy nam się tutaj taki trójkąt, e, lub e, o, tworzy nam się taki trójkąt <gry> z równą podstawą, który jest bearish o to chodzi, że tu mamy bazę podstawę, która słabnie, a następnie sprzedając ją przebijają, jednak jeżeli jest to taki e, trójkąt powiedzmy, pod skosem, no to e, taki clean. No to jest on e, bullish, tylko że on wyłamuje się gdzieś w tym miejscu, więc tutaj 27 coś. I zwykle ostatnio wyłamuje się on do dołu, żeby szybko e, włamać się do góry. Więc zaraz na z, tutaj zoomie zobaczymy jak to wszystko wygląda. E, momencik. O, proszę bardzo. No i e, spójrzmy, mieliśmy właśnie, <laughs> jesteśmy tutaj właśnie w takim kanale. Tutaj będzie lepiej to widać. O, proszę bardzo. I... Tutaj z tego kanału wychodzimy w coraz to bardziej strome zejście. Zobaczcie, tu można zrobić taką e, paraboliczne ze zejście do dołu, takie bearish, który na końcu ma taki blow off, nie wiem, top blow off down, tak? No i właśnie do tego tutaj zmierzamy. E, większość e, tutaj średnich e, jest na razie e, przeciwko nam. Zobaczcie, jest cena jest pod nimi. To dopiero tą ósemkę wyszliśmy, ale ta dwusetka tutaj pełni rolę takiego oporu. No i e, tak jak wcześniej pokazywałem na telegramie rano, jak byliśmy w tym punkcie. Mówiłem, że to jest taki no man's land. I albo zejdziemy poniżej tego oporu i wtedy będzie retest tutaj, albo wejdziemy tu wyżej i będzie retest tego poziomu. No i na razie, jak widzimy, mamy tutaj retest tego poziomu, troszeczkę opadliśmy. No i pytanie, czy będzie to tutaj... czy będzie to tutaj właśnie... Tutaj to usunę. Czy będzie... Czy będzie to retest właśnie tutaj, to właściwie to jest ten poziom. O. E, czy będzie retest tego transakcyjnego poziomu, czy jednak przebijemy się do dołu i spadniemy w tym wszystkim. To jest właśnie to, czego można to obserwować. Na jeszcze mniejszej osi czasu można tutaj zaobserwować em, trójkąt. E, zobaczcie i można rozgrywać według tego właśnie trójkąta. Zwykle jest tak, że jeżeli cena retestuje właśnie, zobaczcie ten neckline tutaj, bo to był wybicie, e, tu mamy double bottom. No tutaj i wybicie, ee, wybicie z retestem okay, powoduje, że cena tutaj, zobaczcie tu nic nie ma, ta cena jeżeli utrzyma ten retest może bardzo szybko skoczyć na 30, na powyżej tą 200, okay? czyli po, powyżej tego noda transakcyjnego, czyli 32,5 tysiąca. To by był dobry hold, bo byśmy weszli na poprzedni <laughs> support, ale co się stanie? No nie bardzo i cały rynek zaczął też tracić, zobaczcie total, total cap, sobie popatrzymy na 4 godzinówkę no. Eee, też tutaj traci, też jesteśmy tutaj w takim kanale i mam tu ostatni support i ten support pięknie się odbiliśmy, świeca typu tweezers, tu wcześniej była morning star, ta kombinacja, tak, eee, no i to, to świadczy o tym, że ten poziom jest bardzo ważny, jeżeli taki, takie weź, e, takie, taka właśnie świeca się pojawi w tym poziomie, no i będziemy czekać, czy po prostu przebijemy się przez e, tutaj kapitalizację, przez ten wyższy poziom. I podobnie właśnie w bitcoinie. E, dominacja bitcoina, no ta niestety, ta niestety nie zwalnia. Okay. To jest nasz poziom, który, zobaczcie, wiele razy służył jako słynny tutaj opór, okay. a teraz służy jako support. No i cena na nim się utrzymuje na razie, tak. I zawsze jak, nie wiem, cena jest gdzieś po środku i widzimy, że odbijała się od jakiegoś poziomu tutaj, tutaj, czy tutaj, czy tutaj miała support, tutaj, czy tutaj, i y, tradujemy lub staramy się wejść w jakąś inwestycję, tak to lepiej zaczekać, tak jak tutaj cena spada. <laughs> Powiedzmy, że moglibyśmy to przytrajdować. To jest spada, spada, spada. I na tym poziomie to jest strefa. Cena odbiła się. I tutaj zobaczcie, ile razy ten poziom nas uratował. Widzicie, tutaj ile razy spadł. Więc jest to jakiś ważny poziom dla rynku i można zakładać odbicie. I tylko przy takich strefach najlepiej w ogóle coś trajdować, a nie łapać się tutaj, albo że tu zaraz odbije, albo po prostu przy głównych poziomach. Przy głównych poziomach. To naprawdę bardzo widać, in your face, nie trzeba jakoś tutaj odliczać tu, 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 oczywiście można odmierzyć sobie Fibonacci, zobaczyć jak to wygląda, tak, gdzie jest ten poziom, proszę bardzo, 0,5, bardzo respektowany, kolejny poziom 0,6, równiutko na trend linii tutaj, tak, akurat tutaj to włącza o, równo na trend linii i też by, by działał w tej chwili opieramy się na 0,3, też ładnie i ten, ale to widać też in your face, po prostu widać to ten, tak na twarz. Widać to po prostu leci na gębę, takie takie coś. Tak? I jeszcze Ethereum, zobaczymy raz, dwa, trzy. Ethereum bardzo ładnie. Zobaczcie, zritestowało nam tutaj do tego poziomu i może jeszcze spadlibyśmy na te 1790. Yy, nie wiem, yy, dobrze by to wyglądało. Spójrzmy. Spójrzcie, tutaj. Ta strefa, to jest w ogóle strefa taka, tak? Tutaj i tutaj, to jest strefa. Jest bardzo, bardzo dobra. I zwykle, jak cena ma się wyłamywać, możemy zaobserwować sobie dywergencję, No i tutaj, zobaczcie, mamy dywergencję Mamy niższy dołek. Tu jest cena, jest wyżej. I mamy wyższy dołek na RSI. Cena jest niżej. Czyli mamy tutaj dywergencję Nie wiem, gdzieś to mam, jeszcze raz pokażę. Ty, 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 ty. Yy, momencik, gdzieś to tutaj mamy. Z boku się jest. Dobra. O, zobaczcie. To jest, to jest, jeżeli mamy, zobaczcie, oscylator idzie tutaj do góry, czyli mam tutaj do góry, cena za do dołu i mamy też poziom i możemy zakładać, że jak tylko cena zacznie się przebijać, to raczej będzie to breakout. Tak. Mamy to na 4 godzinówce, więc wygląda to na bardzo silną dywergencję. Bo jeżeli jest to na małej osi, to tylko może być takie boinknięcie, No i do widzenia i tyle. Więc uważajmy na Ethereum. Ethereum może się tutaj zacząć odsprzęglać przynajmniej do 2140. ok? Pierwszy musi przełamać tą formację. Zobaczymy tylko, czy jest tutaj jakaś moc. Jest sporo mocy. Na godzinówce też jest yy, trochę, więc podejrzewam, że cena jeszcze zrobi coś takiego, może i dopiero odleci do góry. Jeżeli bitcoin oczywiście nie spadnie, bo widać tutaj naśladowanie. Yy, no i to, no i resztę monet, na przykład NFT-ki nasze, nie bardzo sobie tutaj radzą. Barcelona, o której mówiłem wczoraj, że tak słabo stoi. No, na razie takie małe odbicia są razem z bitcoinem, ale. To tak jest troszeczkę tutaj yy, za mało. Można sobie też właśnie ten kanał zrobić. Yy, tutaj też jest spadek, tak. Zobaczyć sobie, jak wygląda RSI. Nie pokazywało dywergenty, więc bym tego nie złapał. Ale nie muszę też łapać wszystkiego, tak. To nie jest tak zakodowane, że tak jak w pracy musimy pracować, musimy codziennie zdobywać tutaj. Nie, można odpuścić i później. Weźmy sobie CTXT, który nie poszedł jeszcze. I tutaj zobaczcie, tutaj już widać taką. Żwawą dywergencję, która już wystrzeliła niestety, ale teraz ta konsolidacja można nam tutaj pokazać ewentualne wyjście, tak, czyli retest tego poziomu. Tu zobaczcie, jesteśmy na e brinku tej właśnie dwusetki i jak, jak wiemy, cena w okolicach tej dwusetki zaczyna po prostu być ściągana przez nią i jak będzie retest u góry, to jest bum. Dodo, e proszę bardzo, też tą dwusetką tutaj walczy, <laughs> też zobaczcie, Dodo jest świetnym przykładem tego, co mówiłem właśnie o tych poziomach. Patrzcie, Dodo spadło na dół, i zobaczcie, na jaki poziom spadł. Tutaj trzeba zakładać, że jak cena tylko się utrzyma i zacznie notować wyższe dołki, wyższe wierzchołki na innych e, osiach czasu, to dodo może mieć swój powrót tutaj do góry. Trzeba takie coś zakładać. Bake jeszcze się trzyma. Całkiem nieźle. Cały czas tej konsolidacji tu jest taki właśnie nie wiem, powrót. Może znowu będzie taki dalszy powrót, ale nadal jesteśmy w tej trend linii całej. Zobaczcie, w cały czas tutaj jesteśmy w tej trend linii. Proszę bardzo. Cały czas. To jest ta linia, Bardzo długa. Więc Bake. E, no, ja na razie mam Bake'a cały czas. E, o, właśnie tutaj. Ktoś do mnie pisał właśnie z Fantokenów. Teraz właśnie ludzie, którzy się tymi e, e, piłką zajmują, bardzo, bardzo, bardzo sportu do zarobienia. E, można tutaj zobaczyć, właśnie, e, że, ba, e, że właśnie P, e, PSG, już nie pamiętam, co za drużyna jest. Niestety nie operuje tutaj w świecie drużyn. Może to dobrze, może to źle, ale zaczyna się tutaj przełamywać. Niestety ten wolumen. A zobaczcie, nie jest tutaj za dobry. Tutaj na godzinówce też widzicie, on opadał, a cena szła do góry. No tak na razie mi się wstrzymało. Tutaj bym musiał zobaczyć większy wolumen. Tutaj cena idzie, to może być tylko pompa, nic więcej. Sand. Sand zobaczcie, ma wolumen, cena spada i wolumen spada, czyli to jest bardzo bullish, Bullish reversal. Ja bym obserwował tutaj retest właśnie tego poziomu. 0,53 tutaj centa, e, retest. Ok, więc tak bym to tutaj przyjął. No i, no i to na razie tyle. Przejdźmy do wiadomości. A jeszcze tylko tutaj pokażę e, NFT. Zobaczcie, NFT odbicie od tej 20. Widzicie, dzisiaj mówiłem rano o tym właśnie na Telegramie i wczoraj też mówiłem na YouTube, że zejście tutaj poniżej tej 50. Niedobrze, ale support na zielony, jeżeli teraz. Cena, świeca będzie zielona jutro, no to nft ki raczej mogą mieć swoje odbicie, i możemy mieć znowu nasz, nasze monety, mogą wrócić, czyli OG, e, Avengoci i tamte inne. E, tutaj mogą właśnie lecieć. E, zobaczmy sobie jeszcze ThermoCap. Pamiętacie, jak mówiłem e, o tym, że tu jest taki poziom, zobaczcie, no tu jest taki poziom, i że cena możemy mieć do czynienia z tym okresem i z tym okresem tutaj, a nie tak jak w 2017 roku, że mieliśmy tutaj, zobaczcie, wybicie. Tak jak tutaj było wybicie. I do dołu, zobaczcie. Być może będziemy na tym poziomie retestować. I potem do góry. Jak pokażemy, pokażę Wam na zoomie. Oczywiście to potrwa za jakieś 2 miesiące trzy, także spokojnie, zobaczcie na zoomie. To jest właśnie ten, 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 ten paraliż i cały czas schodzimy niżej. Widzicie? Schodzimy niżej. Tu jest nasz punkt. 16. W tej chwili jesteśmy na 17. Jeżeli zejdziemy niżej, to będzie oberwanie chmury. Prawdopodobnie i Bitcoin to spada, dlatego ja tutaj byłem. O tu w tym miejscu byłem całkiem, mówię jeszcze bearish, mówię niedobrze, bearish, nie cieszmy się. I raczej bym obserwował tutaj właśnie spadek. No, chyba że wybijemy się i będziemy mieć wyższy trade ale to dopiero gdzie za 3-4 dni zobaczymy. A później, jak już osiągniemy ten pułap tutaj, wydaje mi się, że będzie taki lekka stagnacja. Wtedy tutaj będzie faza akumulacji, i cały czas do góry. To wszystko to i tak jest tylko jedna wielka manipulacja, więc nie ma tutaj co się. Robić. Jeszcze przypominam tutaj o MetaHero będzie miał właśnie debiut na BitMart 19 więc jego cena właśnie dlatego jest tak pompowana do góry bo tutaj pewnie na ten właśnie na tą promocję czyli będzie na Centralized Exchange SEX. Tak? Warto tutaj popatrzeć ci co kupili właśnie na pre No nie muszę mówić tu już jest wiele X-ów i zarobienia w tak właśnie kiepskim na przykład świecie więc warto się tutaj tym <laughs> zainteresować chociaż trochę chociaż trochę. Przejdźmy do wiadomości, zobaczcie, Fearing Read, no cały czas ciśniemy tutaj na tej 20, zobaczcie, cały czas o 20, 20, 20, SP500, no troszeczkę się tutaj podłamuje, takie, no, w przyszłym tygodniu może jakąś akcję zobaczymy, nasza altcoin season, zobaczcie, jaka wielka długa, pamiętajcie, że ten altcoin season to jest miara 50, o top 50 coins perform, tak, czyli to nie jest tak jak u nas, że mamy nasz ten bitcoina domina, czy ten alt dominance i mierzymy całego rynku oprócz bitcoina i na przykład tam ethereum, tak? Tu mierzymy wszystko, dlatego to jest taki, no miłość, nasze nft -ki rosną na przykład, to te nie są wliczone tutaj i zobaczcie, to wszystko spada, więc no, taki jest bardziej taki wybrany DeFi, bym to powiedział, season, tak? Synapse Network, czyli Dim ma nowego właśnie doradcy, Krypto e, e, tak, e, Więc zbierałem tutaj całkiem, całkiem niezłą tutaj e, ekipę. Ja nadal też jestem, nie to, że nowy doradca, ja się e, tutaj zwolniłem, ale też tutaj jestem, e, no wiadomo, e, puszczam posty, które coś są. Ja widzę tutaj duży potencjał, e, nie tradeowy, ale bardziej tako jako produkt powiedzmy dla venture, venture capital. Zresztą widzicie, co pokazałem ostatnio. Circle, Goldman Sachs ma Circle, technicznie posiada to tak? Circle wchłonęło się teraz, połączyło się właśnie z tym tak? oni mają platformę do właśnie wchłaniania, łączenia, asetowania wszystkiego, no i Circle niedługo będzie odpalał właśnie USDC dla swoich klientów, pomyślcie sobie co by było jakby właśnie Goldman Sachs zainwestował w taki synaps i też by miał wtedy gwarantowany na przykład przypływ Venture, właśnie, kapitał e, dla swoich klientów, e, w, e, inwestowania w różne startupy, w różne rzeczy. Pamiętajcie, to co mówiłem 14 miesięcy temu, wałkowałem to, do dziś to wałkuje. Banki w tej dekadzie przestaną istnieć. Będzie tylko bank centralny i jakiś main money dealer, tak zwany hybrydowy model do jakiegoś czasu, może 5 lat, a później nie będzie banków. Nie będą po prostu miały po co istnieć. I Dlatego właśnie takie projekty jak właśnie Snaps, jak na przykład Tencent, tak? co zabierają też właśnie zawierają różne partnerstwie z różnymi funduszami, będą po prostu produktami numer To będą gorące bułki, gorące bułki. Zobaczycie, Kowalski, czy tam marfi, czy tam jakiś Tangi czy tam w ogóle nie wiem, Shupa Mahola, czy w ogóle tak, będą musieli inwestować poprzez banki. A te, żeby nie paść, będą musiały mieć partnerzy z tymi projektami, które oferują tak zwane new type investment vehicles, czyli nowe tak zwane formy asetów, pojazdów finansowych do inwestowania. No nie ma tutaj innej tego. Nie wiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie widzi, no to, no to nie wiem, proponuję otworzyć oczy, bo to się nigdzie nie wybiera. Było dużo ludzi, o co ty gadasz, banki, co ty gadasz, pisany. Ludzie, jeżeli będą. Wasze normalne banki, które macie, ok, a powiedzmy sobie bank taki na rogu, jakiś tam, nie wiem, spółdzielczy, huk tam, on ma tylko kapitalizację według scentralizowanych systemów, nie ma DeFi kapitalizacji, a jej zarząd jest na tyle tempy, że nie wejdą oni w DeFi i nie będą oferować dla swoich produktów, dla swoich klientów, <grym> produktów, wkrótce produktów, yy, rzeczy, które na przykład ma SwissBorg, tak, Albo Crypto.com, albo widzieliście ten fundusz, to ostatnio e, dla, e, otworzył swój trust na algorancie i tam też będą inwestowanie. Zobaczcie Grayscale. I na przykład Grayscale też będzie miał uwalnianie tych swoich tokenów. Taki tutaj ludzie, urany będzie tam. Grayscale uwalnia tylko shares swoje. GBTC, nie Bitcoina w sumie. Grayscale nie będzie sprzedawał czegoś, co jest złotą kurą. Nie, nie będzie. Mają tam stopień tylko uwalniania chyba tam co, e, co dzień, czy tam co, e, nie wiem, co... co ileś tam bitcoinów, zaraz zobaczymy, czy to jest, um, e, ty, 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 nie tutaj chyba mam, e, no nie mam akurat włączonego, e, mamy, e, tak i, i tyle i tam codziennie sprzedaje parę, bo to jest taki e, po prostu podtrzymujący, ale też skupuje, tak, no także e, to, to, to jest przyszły rynek, to jest przyszły rynek. więc tutaj warto się e, zaznajomić, tak, i właśnie mają swój też token tutaj, także będzie. Też powstaje coś takiego, czy jest coś takiego jak Pulse Chain, tak, i teraz tak, to są tutaj fanatycy Heksa przez tego samego twórcę, jest tutaj bardzo duży zwrot, teraz jest magazynowanie, chodzi o to, tak w skrócie powiem, że wrzucacie tokeny na ten blockchain, ok, na przykład swoje, powiedzmy, Ethereum, tak, swoje lightcoiny, nie wiem, różne, nie wiem, jakie monety tam są, nie wiem, przypuśćmy XRP, tak, i one są, są niby palone, i dostajecie syntetyki, na właśnie, na właśnie, tu palone, lub coś się z nimi dzieje, do końca nie wiem, to nie dam głowy. Dostajecie ich syntetyczne formy właśnie na tym blockchainie, które wtedy służą do farmowania, tutaj, robienia czegoś tak. Tylko moje pytanie jest, Wiadomo, Ethereum, Litecoin, XRP, te monety są bakowane przez, um, przez natywne blockchainy, tak? A tutaj są tworzone syntetyki. Moim pytaniem jest, co jeszcze może być stworzone? Bo tu wysyłam to na ten kontrakt i ten smart kontrakt, ten kontrakt daje nam coś takiego, właśnie te syntetyki. I moje pytanie jest, co jest zabezpieczeniem? Wiecie, co jest, kto to ma, kto to trzyma, kto trzyma, czy one są palone tutaj, czy ktoś to trzyma, tego nie wiem dokładnie. I no, na początku zwykle zaczyna się od takiej jakby, nie wiem, piramidy czy czegoś, tak? I na samym początku można jeszcze na tym bardzo dużo zarobić, ale to już jest, ja na przykład w to nie wchodzę, bo dla mnie to jest zbyt ryzykowne, ale dużo ludzi u nas na Telegramie wchodzi właśnie w takie rzeczy i no, mają zyski, tylko trzeba wiedzieć, kiedy po prostu wyjść z tego, tak? Także taka ciekawostka tutaj, nie mówię, że to jest zajebiście i w ogóle, ale ale ten, ale właśnie teraz jest taka konsolidacja i właśnie jest ten <laughs> cały Yy, multiplayer się bardzo, bardzo, bardzo robi, więc same dawanie multiplayera to jest właśnie mówię PLC on Ethereum Network, yy, także Bridge Contract, tak, można yy, dawać Ethereum Network 1 to 1, czyli niby właśnie z 1 do 1, ale wiecie no, dajemy coś, a ktoś nam daje coś nowego na tym blockchainie, kto to będzie używać używać, um, jest to taka zasada, ale tak jak często ludzie się pytają, kiedy na przykład, dużo projektów tworzy token, żeby po prostu token i żeby ludzie kupowali, ale jakie jest użycie tego tokenu? Wiecie, jeżeli mam na przykład, nie wiem, sztabkę złota i dam to komuś, kto mi stworzy syntetyczną sztabkę złota gdzieś tam, a tą weźmie, to kto będzie narażony na stratę? No ja. No bo ten ktoś ma zabezpieczenie i ktoś się spieprzy, może uciec, prawda? Not your key, not your bitcoin, not your coins. Um, ECB tutaj zaczyna strzelać do, z, ze swojej armaty, dlatego jest prawdopodobnie nalot na, na Binance i to oni i próbują oni tutaj właśnie wyrzeźbić swoje cyfrowe euro. Pamiętajcie, jeżeli ktoś mówi o was, o was o cyfrowym pieniądze, pieniądzu, to macie go poprawić, że to programowalny pieniądz. Programowalny, nie cyfrowy, jeżeli jakiś spec używa nazwy cyfrowy pieniądz, jest to błędna nazwa, jest to, cyfr, jest to programowalny pieniądz, a nie cyfrowy. Cyfrowe jest tylko nazwa. Nazwa powinna być programowalna. To, jest, to nie jest cyfrowy pieniądz, tak jak ten nasz, co jest teraz cyfrowy, bo na karcie macie cyfrowe pieniądze, tylko jest to programowalne. Możemy naprogramować wszystko. I jeżeli tak idzie ten trend z elitami, to wkrótce programowalny pieniądz, nie będziemy tylko daty... Ważności. Tylko to, co mówiłem już rok temu, będzie miał, będzie miał podstawy etniczne, podstawy kulturowe. To, czy na przykład skończyliście te studia, to możecie kupić sobie taki i taki samochód. Jeżeli nie, to SIA. To, że na przykład macie tam, nie wiem. Um, Oszczędzaliście całe życie i macie tam jakieś punkty oszczędzania i możecie sobie kupić na przykład limitowaną edycję, na przykład, nie wiem, no tej taczki na, na tego, na ziemniaki, tak? I coś tam. I w sumie, nie, no bo ziemniaków już nie będzie, będą syntetyki, no to cokolwiek, nie wiem, będziecie mieć długopis jakiś tam, nie wiem, z tym, z, z, z centralnym bankiem, z tym, 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 Augustynem, tak? Taki gruby długopis <laughs> i ten, wiecie. I później na przykład, jeżeli urodziliście się na przykład w tej tej dzielnicy, to już mówię do tego, bo o to chodzi, że ktoś powie, tutaj, o co typie. Słuchajcie, programować można wszystko. Ludzie nie wiem czemu, ale uczymy się cały czas, żeby ufać temu systemowi, ale ten system nasz dyma. My. Mamy założenia etyczne, oni nie mają tych założeń. Etyka jest nam wpierana po to, żebyśmy przegrywali walkę z nimi, żebyśmy nie zakładali, co oni mogą zrobić. Niestety ja już wyszedłem z tego cienia i widzę, że oni nie mają etycznych żadnych yy, barier i po prostu, jeżeli mogą, to dobiją nas do końca. I ten pieniądz to umożliwi. Nie będzie wtedy można nic zrobić. Dlatego teraz ten nalot na Binance, prawdopodobnie wszystkie, zobaczcie, Litwenia i Hongkong. Yy, tego. Ostrzegają przed Binance. Tytuł jest mylący. Nie Litwa i Hongkong. Ok. Nie Litwa i Hongkong, tylko zobaczcie. Financial institutions of Lithuania and Hong Kong have both issued warning statements against Binance. Czyli finansowe instytucje z Litwy i Hongkongu wystosowały pisma, statement, tak. O przeciwko Binance, ok? Finansowe, czyli banki centralne, to jest, proszę bardzo, Central Banks i już widzimy, tytuł jest mylący, jest to FUD, jaki idzie na Binance. Jak możecie zatrzymać Binance? Tylko dlatego, że nie będzie można cashować tam, ale ja od samego początku, jak Binance nie miało tego, używałem właśnie Swissborga, czy słodnie, było crypto.com, a głównie Coinbase, ale Coinbase trochę zepsuło, więc potem przeszedłem na Crypto.com i potem poszedł Swissborg. I na Swissborgu teraz głównie depo, deponuję i, i wysyłam tak pieniądze. Więc to nie jest żaden ten. Plus Binance ma Binance Smart Chain, więc to już jest krok. Także food, foodsterka, pamiętajcie, uczcie się czytać. Oni celowo piszą artykuł, który można kupić, i, i, i żeby to było robić. I zobaczcie tutaj, koniec zabawy w Kotka i myszkę. Oto jak Fed załatwi kryptowaluty, tak. E, Katlyn Long to jest bardzo taka mądra pani uważa, że obszarem, który uderzy teraz rezerwę federalną w kontekście, w którym będą one same, podstawowym celem będzie bowiem utrudnienie firmom z sektora aktywów cyfrowych dostępu do kanałów płatności. Słuchajcie, podstawowym celem będzie bowiem utrudnienie firmom z sektora aktywów cyfrowych dostępu, czyli tak, wczoraj mówiłem o Goldman Sachs, który oferuje, będzie oferował przez Circle. 4% procentowanie yy, 4 konto sejwowe, tak? Konto savings account oszczędnościowe na USDC. Okej. Okay. Pokazałem też, że jakiś tam fundusz na Algoranta wchodzi. Ktoś tutaj wchodzi gdzieś indziej. Widzicie, że robią coś innego? Wątpię, aby Katlin dokładnie tak powiedziała. To jest po pierwsze po drugie, te typy z rządu, okej. Okay, nie udupią Bitcoina o taki krypto. Co będą chcieć zrobić? taks, nałożyć ogromne podatki, jeżeli tylko oni potwierdzą taksację kryptowalut na normalnym poziomie z czystymi zasadami, wtedy dopiero zobaczymy rajd na Bitcoina. Każda instytucja, każdy banczek, każdy jakiś fundusz, nie wiem, nawet koleś, który będzie werbował swoich znajomych jako ubezpieczelnia czy cokolwiek, od razu w to wejdą, bo to już będzie gwarantowane. To nie to, że Urząd Skarbowy Ciebie dupnie, to nie to, że coś tam nie będziesz wiedział czy wiedziała. To tak nie, nie gra. Wtedy będą czyste zasady, to i to i to. I oni będą oferować to wszystkim. I oni wiedzą, że coś takiego nadchodzi. Wall Street wie, e, Goldman Sachs wie, coś tam jeszcze, nie wiem, e, Soros, tak, Buffett też kupuje poprzez swoje poszczególne tam kofundusze. E, tak? Wiedzą wszyscy, jakie coś będzie. I takie coś nadchodzi. Więc pamiętajcie. Oni nie przepuszczą kury znoszące złote jaja. Dużo ludzi stało się milionerami i tę kasę oni będą chcieli wziąć. Dlatego pozwolą istnieć. Nie ma bata, przynajmniej na razie. Dlatego spokojna głowa. Spokojna głowa. To jest tylko fudsterka. Zobaczcie, ile jest ukrytych, ile jest ukrytych, e zobaczcie, e e smart kontraktów. Momocik. Um, zobaczcie. E Dystrybucja zaraz e, addresses e, gdzie to było tutaj e, t, 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 distribution Exchanges, kurna e, smart, nie wiem. Będzie coś takiego. Jest Sm supply smart contract. Zobaczcie. Kasa zalokowana właśnie w smart contract. Zobaczcie, ile tego jest. Cały czas to rośnie. Total value lock, na przykład na innym wykresie, cały czas rośnie do góry. <noise> Więc no, sami widzicie, że ktoś was robi w tego w wałka. Zobaczcie, kupowanie używanego auta ma być bezpiecznie. Oto no to cyfrowy paszport pojazdu, tak? No i tutaj będą logować różne rzeczy. ten, To już było parę razy takie podejście, pod to, tylko że to może być na przykład na blockchainie, no i wtedy można takie czegoś używać. No, akurat to jest dobre rozwiązanie, bo wtedy nikt was nie zrobi wałka i na przykład cena będzie wymagała to, że na przykład ktoś nie ma potwierdzenia na blockchainie, no i nie będzie można tego zrobić. Więc tu akurat to jest ok, tylko że. Wszystko wkrótce będzie na blockchainie, no i wszystko będzie po to track. Raz się pomyliłeś i może być źle. A i wracając do tej historii. Zobaczcie, niby to jest wodnie, niby wszystko. Nowy indeks, DeFi indeks, będzie wypuszczony, wypuszczony w ten 20, właśnie września. Nie, został wypuszczony 20 września 2020, tak? Fundusz, ten indeks. No i można tradować tym DeFi Pulse, tak? Czyli to są typowe ETF-y. I z tych, właśnie. ETF-ów tutaj yy, będzie, będą korzystały te banki właśnie. Nowa, yy, nowa ten, nowa rzecz. Yy, zobaczcie, Vanguard buduje swoje imperium se, sprzedając bardzo nisko rządzane kosztowo, yy, tax efficient, czyli yy, optymalnie, optymalnie podatkowo, tak, the, jak ETF-y od 70 lat, ok, od 70 lat. Oni wszyscy będą tutaj wchodzić, oni, by, oni wszyscy będą tutaj wchodzić i te indeksy, te wszystkie narzędzia, które tu powstają, na przykład ten DeFi Pulse, tutaj DeFi Pulse to możemy sobie na przykład tutaj otworzyć, nie wiem, gdzieś tu miałem DeFi Pulse, ok, zobaczcie, boom, i mamy po prostu tego, i mamy <laughs> podane e, kapitalizacja, Zobaczcie, 55 e, miliardów dolarów jest zamknięte tutaj. 55 miliardów dolarów. No to kurm, o co chodzi? Spójrzcie sobie, same Awe, 10 miliardów kapitalizacji, compound 7. To są, to są wartości, które dają Yield, wszystko tutaj, normalne operacje finansowe. Który bank w pojedynkę ma szansę, albo w grupie, który bank ma szansę takie coś zrobić tutaj, jak każda, to jest dopiero początek. Zobaczcie, co będzie później, więc tyle jeśli chodzi o to, to takie optymistyczne nastawienie tego piątku, że spokojnie, mamy teraz mały sztorm, mamy teraz małą burzę, ale to minie, bo. Te instytucje nie ładują po to tu milionów, żeby jutro sprzedać to za, nie wiem, 10 tysięcy lub coś takiego. Oni dokupią za 10 tysięcy. O to chodzi, żeby nam, ludzi, którzy widzą tylko przez metr, przez oko, czy tam do dwóch metrów, na zasięgu tam ramion, żebyśmy tutaj tracili kasę, bo ktoś tą kasę musi zarabiać. Więc pamiętajcie, let the trade come to you, never chase it, czyli poczekajcie aż ten trade przyjdzie do Was. Nie gońcie go, dlatego warto czasami zaczekać, spokojna głowa. I wejdź w odpowiednim momencie. Na razie cześć.